O niepokalane, nikt nie uwolnił się od złego bez Twojej pomocy. O najczystsza, nikt nie otrzymuje darów niebieskich bez Twojego pośrednictwa. O Królowo, nikomu dobroć Boża nie udziela swych łask, jak tylko przez Ciebie. Święty German, 21 września, czwartek. Dzień dobry, w czwartek o poranku witamy Was z radością i wciąż dzięki łasce Bożej dzielimy się z Wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. Poszerzyłem zasięg Twojej służby już nie wobec zaprzyjaźnionych osób lub wielu ludzi, z którymi miałaś kontakt, lecz wobec każdego, dla kogo czerpię z Twego serca ofiarę, jakiej nie znasz, nie widzisz i nie możesz przypisać sobie. Ofiara Twoja teraz w stanie ogołocenia jest bezinteresowna, nieograniczona i niezależna od miejsca i czasu Twego przebywania. Przekracza Twoje możliwości fizyczne, umysłowe i psychiczne, ponieważ przez Twoje oddanie, w którym trwasz, ja czynię to, co chcę dla budowania Królestwa Bożego w duszach i na świecie. Niekiedy, by Cię umocnić, daję Ci poznać skuteczności Twojej modlitwy i gotowości do najwyższej ofiary zdrowia i życia. Ukrywam swoją bliskość, by dar Twój był naprawdę Twój, z Twej nieprzymuszonej woli, z miłości czystej. Psalm 105, wers od 1 do 4. Bóg wierny przymierzu z Abrahamem. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów. Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Kropka. Dobrego, radosnego czwartku i wielkiej pogody ducha w sercu. Jeszcze zostały 3 dni czytania. Piątek, sobota i niedziela. Trzymajcie się. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, marny pyłek. I Bogusia, żona Przemka.